Rada 96 FM. Jazda po bandzie. Gościem w audycji Jazda po bandzie w Radiu Parada jest pan Wojciech Goździewicz, uczestnik driftingowych Mistrzostw Polski. Cześć. Co to jest drifting? Drifting jest to profesjonalny sport samochodowy, polegający na jeździe w poślizgu. Nie jest tutaj oceniany czas przejazdu jak w przypadku wyścigów czy rajdów. Natomiast za przejazdy otrzymujemy punkty w eliminacjach, przyznawane przez zespół sędziów na podstawie prędkości przejazdu, kątu wychylenia pojazdu oraz stylu, czyli linia przejazdu dzięki tak zwanym clipping pointom znajdującym się na torze. Czy każdy samochód nadaje się do driftingu? Nie. Samochody do driftingu według polskich regulaminów muszą być odpowiednio wyposażone w elementy bezpieczeństwa. Przede wszystkim samochód musi być też tylnionapędowy. Ostatnią rundę w Karpaczu, która odbyła się w drugi weekend września, oglądało 25 tysięcy osób na żywo, a transmisję live w internecie obejrzało 125 tysięcy osób. Jak pan myśli, skąd takie zainteresowanie? Jest to najbardziej dynamicznie rozwijający się sport samochodowy, bardzo widowiskowy, przyciąga tłumy kibiców. Każdy w zasadzie, jak był chociaż raz na takich zawodach, chce przyjechać na następne. Również wysoki poziom polskich zawodników w porównaniu z zagranicznymi zawodnikami, m.in. ze Słowacji, Czech czy tutaj Łotwy, jest zdecydowanie większy. Na arenie międzynarodowej mamy bardzo duże sukcesy po wyjeździe polskich zawodników, m.in. po Watrelli na mistrzostwa do Włoch czy w Anglii. A jak wyglądają takie zawody? Zawody trwają tak naprawdę dla publiczności jeden dzień w niedzielę, jednak dla nas to są 3 dni zawodów. W piątek mamy treningi tylko i wyłącznie. W sobotę treningi plus kwalifikacje do głównych zawodów, które odbywają się w niedzielę. Gdzie są finały? Tak, jest to system pucharowy. Najpierw mamy top 32. Później jeździmy w parach po 2 osoby. Odpada gorszy zawodnik i systemem eliminacyjnym pucharowym wyłaniamy zwycięzców. Jakie sukcesy w driftingu ma pan ze sobą? W tym sezonie moim największym osiągnięciem było wicemistrzostwo Słowacji. W zawodach podczas King of Europe, czyli Mistrzostwa Europy, zająłem 2. miejsce w słowackim press-off. Poza tym na torze Poznań w driftingowym pucharze Polski 3. miejsce na wiosnę tego roku. Gdzie będziemy mogli zobaczyć pana w najbliższym czasie? W najbliższym czasie 15 października na parkingu pod Atlas Areną będzie organizowany mały pokaz driftu, także zapraszam. Gościem w audycji Jazda po bandzie w Radiu Parada był pan Wojciech Goździewicz, uczestnik driftingowych Mistrzostw Polski. Jazda po bandzie. Parada 96